Paczkomaty to naprawdę głośny temat, ale coraz więcej osób chciałoby z nimi walczyć przez wprowadzanie regulacji. I zakładając dobrą wolę ludzi, którzy głoszą takie hasła, przypuszczam, że chcieliby, żeby paczkomaty były piękniejsze i lepiej wpasowywały się w krajobraz polskich miast. Ale kto by tego nie chciał? Nie wiem tylko dlaczego dla tylu miejskich aktywistów paczkomaty i kurierzy to jest jakiś pierwszy stopień do piekła. I aż strach pomyśleć, co się stanie, jeżeli na polskich drogach pojawią się pierwsze autonomiczne samochody dostawcze oraz drony, które też będą dostarczać paczki. Ale jeżeli coś komuś zabronimy robić, to czy od razu świat będzie piękniejszy? Bo mi się wydaje, że to jest wszystko dużo bardziej skomplikowane, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Grace Gold 40 lat temu została zabita na ulicach Nowego Jorku przez kawałek elewacji, który odpadł z budynku. I z powodu tej właśnie śmierci wprowadzono prawo nakazujące inspekcję elewacji przez wykwalifikowanych specjalistów co 5 lat. I myślicie pewnie, że teraz każdy budynek regularnie przechodzi inspekcję? Nic z tych rzeczy, ponieważ dało się obejść przepis przez stawianie tymczasowych schronów, które nie są tymczasowe. I obecnie takich barier w Nowym Jorku jest już ponad 9 tysięcy. A gdyby ustawić się wszystkie w linii prostej, to można byłoby połączyć Gdańsk z Zakopanem. I teraz wróćmy do naszych paczkomatów. Ich z kolei jest już tyle, że bez problemu moglibyśmy stworzyć linię powrotną, a może pójść i dalej. One prawdopodobnie by nie powstały, gdyby nie inna magiczna ustawa, która w zasadzie dawała monopol Poczcie Polskiej na małe przesyłki, na paczki. A co zaczęło robić InPost? Zaczęło się od dodawania metalowych płytek do listów, żeby obejść daną ustawę. No a skończyło się na paczkomatach. I wiele osób właśnie myśli, że to jest takie proste. Stwórzmy ustawę, która ograniczy działalność tych paczkomatów i problem sam się rozwiąże. A mi się wydaje, że w zasadzie to wygeneruje nowe problemy, które do tej pory były niespotykane. Kolejny przykład. Aby dostać koncesję, należało zachować odpowiednią odległość między sklepem a szkołą. To co zaczęli robić ludzie? Zaczęli tworzyć labirynty, które sztucznie tą drogę wydłużają. No ale zobaczmy, co w Nowym Jorku zrobiono z tymi schronami. Bo w sumie w tak dużym i bogatym mieście na pewno ktoś się znalazł, który ten problem rozwiązał. Od początku ograniczono ilość dostępnych kolorów do jednego, aby wszystkie bariery wyglądały identycznie. Dodatkowo ten zielony odcień, według badań, miał najmniej rzucać się w oczy. Czy to w czymś pomogło? Oczywiście, że nie, bo jeżeli coś jest brzydkie, to nie wystarczy tego pomalować, żeby stało się piękne. Dlatego miasto uznało, że rozwiąże problem, który samo stworzyło i rozpisało konkurs, który wygrał projekt Umbrella. Zresztą bardzo ładny. Ale jak łatwo się domyśleć, to jest droższe niż to, więc droższy projekt w zasadzie przyjął się tylko przed jakimiś bardzo drogimi sklepami. Ale uznałem, że w sumie warto się doedukować i przeczytałem raport Dzika Logistyka Miejska. No bo w końcu, jeżeli aktywiści zgłaszają jakiś problem, no to pewnie mają jakieś dobre pomysły, żeby ten problem rozwiązać. No nie. Ten raport jest jedna wielka kopalnia beki i on jest wewnętrznie sprzeczny i mam w ogóle podejrzenia, że jeżeli ktoś go napisał, to potem nikt tego ponownie nie przeczytał, żeby chociaż to zweryfikować. Tramwaje towarowe. Tramwaje towarowe są rozwiązaniem znanym na całym świecie od XX wieku. Zdołały się upowszechnić m.in. Niemiec, Australii czy byłego ZSRR. Ale to nie jest tak, że ten cały raport nada się wprost do kosza. Przeczytałem w nim coś, co w zasadzie przeważa szale. Jest to redukcja CO2. Jak Wam się wydaje, paczkomaty o ile redukują te dwutlenek węgla? 5, 10, 15%? Pewnie będzie dla Was zaskoczeniem, bo jeżeli to jest, ten raport nie kłamie, to CO2 redukowane przez paczkomaty wynosi 95%. W tak wyśrubowanej branży, jaką jest logistyka, gdzie firmy zmuszone są, żeby przetransportować paczkę przez cały kraj za 10 zł, poprawa jakiegokolwiek wskaźnika o 10% byłaby olbrzymim sukcesem. Jeżeli to prawda, że paczkomaty redukują emisję CO2 o 95%, to oznacza tylko jedno. Zamiast z nimi walczyć,
Należałoby ich budować tyle, żeby obkrążyły świat kilkukrotnie. Ale jeżeli naprawdę komuś przeszkadzają już te paczkomaty, jeżeli ten jakiś konkretny paczkomat nie wyszedł, wygląda brzydko, nadaje się do wyrzucenia, to ja polecam z niego nie korzystać. Bo jeżeli to jest prawda, że pieniądz rządzi światem, to naprawdę firmy widzą w danych, że coś nie gra i reagują. I to będzie dużo skuteczniejsze i dużo lepsze niż administracyjne nakazy, zakazy,